dniu 29 września 2011 roku w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwości zakupienia zestawów solarnych z kwotą dofinansowania do 70%. Efektem tego spotkania jest również zadeklarowanie umówienia się z przedstawicielem handlowym, który przyjedzie, przyjrzy się instalacji, której miałby ten solar dotyczyć, zrobi wstępny projekt, wstępną kalkulację i wówczas będą ewentualne kroki dalsze. I przy takiej frekwencji 20-osobowej, przy kilkunastu osobach wpisanych, które się wpisały jako zainteresowane tematem, jest to dobra frekwencja. Jest to dobra frekwencja, gdyż najprawdopodobniej spośród właśnie tej pierwszej grupy osób będą te, które u nas w naszej gminie założą solary i które będą właśnie tym przykładem dla innych. Zobacz, warto. Program nie wygasa. Program jest do 2014 roku, także wszyscy żarowianie będą mieli okazję kogoś z sąsiadów, ze znajomych spytać, a jak to działa. I wtedy też z tej frekwencji. W spotkaniu, na które przybyło grono zainteresowanych z terenu całej gminy mieszkańców, udział wzięli także burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz jego zastępca Grzegorz Osiecki. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez pana burmistrza głos zabrał pan Robert Ścigała z firmy Hetman, firmy, która uruchomiła program dofinansowania do zakupu zestawów solarnych. No, zainteresowanie moje to jest bardzo wysokie. No, cenię sobie właśnie ten zestaw solarny, bo jestem mieszkańcem wsi i okres letni to jest właśnie na wykorzystanie słońca na ciepłą wodę, no to jest rewelacja jako dla mieszkańców wsi. Nie trzeba rozpalać w centralnym ogrzewaniu, nie trzeba podgrzewać wody, nie trzeba używać energii elektrycznej ani gazowej. Mamy słoneczko darmowe. Prowadzący po przedstawieniu korzyści płynących z wykorzystywania alternatywnego źródła energii, jakim jest energia słoneczna, szczegółowo omówił ofertę firmy, a zwłaszcza zasady dofinansowania. Każda nowinka techniczna z oporem wchodzi na rynek i to jest taka pierwsza sprawa. Wszyscy obserwujemy, że w iluś miejscach pojawiają się solary. Myślę, że wiele osób myśli w ten sposób, że no, może warto będzie spróbować, ale kiedy przychodzi do konkretu, to łatwiej jest bazować na doświadczeniach innych, a tych doświadczeń jest jeszcze mało. Dzięki prezentacji uczestnicy mogli pozyskać informacje na temat zasad budowy i funkcjonowania solarów. Przedstawione zostały również przykładowe wyliczenia kosztów zakupu zestawów w zależności od ilości osób w rodzinie. Po zakończonej prezentacji i udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, prowadzący zachęcił raz jeszcze do skorzystania z szansy, jaką jest program dofinansowania. Będę składał ofertę na zakup tego solaru, bo w moim przypadku już były trzy firmy z Legnicy, tu spod Wrocławia, no i jestem tu na trzecim pokazie, ale ta jest firma, ta warszawska jest najlepsza, bo oferuje o 70% zwrotu kosztów. Tamte firmy oferowali 45% i 50% kosztów. Jak pan myśli, dlaczego temat ten zakupu zestawów solarnych jest wciąż taki mało rozpowszechniony? No bo to jeszcze u nas w Polsce nie jest tak przez media ani na te dopiero spotkania tu żarowskie, no dopiero tu się zaczyna coś dziać właśnie, rozpowszechnienie tego kolektorów słonecznych. Osoby zdecydowane na przystąpienie do programu powinny zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Żarowie lub bezpośrednio u doradcy techniczno-handlowego. Lista doradców oraz wszelkie informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.hetman-cb.pl.